Cześć, witam Was w kolejnym filmie z nadwody. A dzisiaj jest 22 kwietnia i jestem na łowisku Sonning Pit znowu w Reading. A dzisiaj powtórka z rozrywki, czyli uganianie się za większym leszczem i linem, czyli nocka numer 2 w sezonie. W cieniu, wierzcie lub nie, jest 13-14 stopni, jest kwiecień, ale w słońcu i po przejściu kilometra z tobołami czuję się, jakby było 30. Mój dobytek przed rozładowaniem. Tak, to wszystko moje. Dwa kursy musiałem zrobić dookoła zbiornika. Tam, za tym domkiem białym, hen daleko, znajduje się parking. A tu trzeba wszystko przejść dookoła tego zbiornika. Przez takie zarośla trzeba się poskradać troszeczkę. Kormoran. Latem tu. A więc, co dzisiaj? Pozwólcie, że się ochłodzę, wytrę pot. A więc, jaki jest plan? Jest godzina trzecia. Zobaczcie, jak wygląda łowisko tutaj. Perkos jest tam. Tam ostatnio też się spławiały leszcze. Spławiały to za dużo powiedziane. Spławił się jeden. Wieje wschodni wiatr. Wieje wschodni wiatr w moją stronę. Jest na razie spokojny. Mają być takie porywy. Może być o wiele mocniejsze. O, teraz pewnie go słychać. Ale o co chodzi? Ciśnienie jest 1020 hektopaskali. Spada. Jutro nad ranem ma być 1010. 1010 to jest naprawdę dobre ciśnienie dla ryb. Dlatego przyznam się Wam szczerze, że jeszcze jutro będzie pochmurno. Zachmurzy się po południu. Także można powiedzieć, że łowię z prognozą pogody i troszeczkę się pod tą prognozę dopasowałem. Także spoduję zaraz, czyli w nęce robię dywan zanętowy na około 50 metrach. Teraz nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jeżeli zobaczcie tą wodę tutaj, tam widać, że ta łacha idzie w tamtą stronę. Tamtą stronę. Tu jest jaśniej, ciemniej i tam się robi jaśniej. Jak można często robić, to obejrzeć sobie swoją miejscówkę na zdjęciu satelitarnym. To jest, słuchajcie, bardzo dobra metoda. Włączacie Google Map, włączacie satelitarny obraz i powiększacie. Czasami można uzyskać naprawdę bardzo ładne zdjęcia wody. Ta woda jest czysta, dlatego widziałem właśnie, że ta łacha idzie jakby w tą stronę. Także jeżeli będę łowił na trzech kierunkach, można powiedzieć, że ten główny dywan zanętowy sobie zrobię na wprost, natomiast jedno miejsce troszeczkę z boku chciałbym nęcić troszeczkę inaczej. Tam będzie więcej białych robaków i znowu będzie zestaw do białych. Mam nadzieję, że właśnie to jest tak specjalnie myślane pod lina. Natomiast te dwa zestawy będą w pewnej odległości od siebie. Zobaczymy. Jeżeli miałbym wskazania, oczywiście będę inaczej reagował. Zobaczymy, czy w ogóle ryba podejdzie. Tydzień temu tu łowiłem. Tydzień temu połapałem tu leszczy, także mam nadzieję, że no ponad tydzień temu, ale mam nadzieję, że ryba pamięta często takie miejsca i jest szansa, że ten leszcz pojawi się tu ponownie. Najważniejsze to zaspodować. Nie ma co liczyć na błyskawiczne wyniki po takim nęceniu, prawda? Czyli jeżeli jesteście nad wodą, polecam Wam zawsze rozpakować się, zanęcić to miejsce. Ja już znam głębokości, dlatego nie muszę tego robić. Proszę o ciszę. Panowie. I torka jakowy, dzisiaj są chłopaki nieznośnie głośni. Także po pewnym czasie powinny się pojawić brania. Mam nadzieję, że pod wieczór, mam nadzieję, że w nocy, mam nadzieję, że jutrzejszego dnia. Dzisiaj mam więcej towaru, dzisiaj mam zamiar wprowadzić go znacznie, znacznie więcej, ale bez przesady, dlatego że ja wyznaję zasadę, że lepiej zrobić sobie taki dywan niezbyt duży. Nie nastawiam się na karpy, to nie jest łowisko, gdzie nastawiam się na wielkie karpie, które są niczym odkurzacze i po prostu wchodzą w takie miejscówki i trzeba tam sypać tego towaru. Wolę umiar, dlatego postaram się dać mniej towaru. Natomiast jeżeli są brania, to jest od razu sygnał, że trzeba nęcić, prawda? Czyli zostawiam sobie taką szansę, jeżeli ryba mi w ogóle nie będzie podchodzić, zejdzie mi tego towaru mniej. Ryba zacznie mi podchodzić, zejdzie mi tego towaru więcej. Myślę, że mam tego około 10 kg, jakbym chciał. A mam dużo różnych ciekawych rzeczy. Biorę się do roboty, trzeba się rozkładać i szykować do, mam nadzieję, mocnej nocki.
Zobaczcie teraz, co mu się przydarzyło w drodze tutaj, kiedy jechałem. Jakie piękne zjawisko zaobserwowałem. Nigdy czegoś takiego pięknego nie widziałem. A więc tu, gdzie łowię, wypływa woda z tego bardzo czystego zbiornika. I tutaj, pod tym mostkiem, zgromadziło się z 1000 zokoni, które się wycierają, słuchajcie, wycierają się i można jeszcze zobaczyć resztki ikry. Rozmawiałem z człowiekiem, który mieszka na barce. Zobaczcie, jakie tam duże okonie pływają. Jest niesamowity widok. Ja dawno nie widziałem tylu pięknych ryb w jednym miejscu. I on mówi, że potrzeba większego deszczu, żeby te ryby mogły przypłynąć do Tamizy. Tam zauważyłem, widziałem jednego lina. Jest też płoć, jest jelec, są jelce. Także te ryby niestety są tutaj wydane na pastwę, wydane są na pastwę czapli. Zobaczcie tu ikry. Jeszcze widziałem, że kilka okoni, jeden podążał za drugim. Ach, piękny widok, tyle ryb. A te największe okonie, spryciarze, już się schowały pod mostem. Ach, piękne garbusy. Jeden lin, drugi. Kurczę, są małe liny, słuchajcie. Ja mówiłem, że nie ma małych linów, że nie łowię w UK, ale teraz na własne oczy przynajmniej te liny widzę. Piękny widok. Naprawdę nacieszyłem swe oczy. Fantastyczny widok. No nie wiem, czy to tarło im się powiodło, ale jutro wieczorem ma być deszcz, także wybawienie przyjdzie za 24 godziny, może więcej. Zobaczmy się, co jest tutaj. Są bardzo płochliwe, doskonale wiedzą. Zobaczcie, ile ich jest. Tam taka trzydziesteczka stoi. Wszystko pod tym mostem.
Dużo się dzieje, dużo. Teraz zrobimy szankę, pudło i co do niej trafia. Zobaczmy. Przede wszystkim na początek z ostatniej sesji to co zostało, konopie, zanęta, parę dni w lodówce, nic nie utraciło na ważności. Polecam Wam, nie wyrzucajcie swoich miksów, jeżeli chcecie łowić z dywanem, wiecie, że idziecie na nockę czy coś, zostawcie to sobie, zobaczcie, jest idealna rzecz, pelety, konopie, nic tylko zaspodować. I teraz dodajemy. Bazuję dzisiaj na ziarnach. Gotowałem kukurydzę według przepisów chłopaków na forum. A Grzyś 77 podał, zwłaszcza bardzo fajny sposób. Tą kukurydzę dodałem karmelu, dodałem paru rzeczy jeszcze, dodałem melasy i dodałem oleju konopnego, tą lalinę. Nie będę walił tego dużo na razie. Walnąłem akurat tak, myślę, połowę z kilogram, z półtorej. Teraz konopie, które mam ze starej puszki mrożone, została mi resztka. Też od razu sypię, nie ma się co certolić. Niech tu trafia cały przegląd tygodnia. Teraz oczywiście pelety. Moja mieszanka peletów. Różne średnicy, halibuty, kulki duszone. Nie za dużo na razie, dlatego że wolę dodawać je na górę do spodowania. Jeżeli na przykład chcę dawać więcej peletów, wtedy mogę sobie nasypać, a te mogą mi się za szybko rozpuścić. Ale dodam jeszcze takiego wynalazku. Kiedyś kupiłem dawno temu Willy Worms Hot Chili and Hemp. Czyli hot chili i konopie. Nie mam pojęcia jak to działa. Chciałbym, żeby działało dobrze. I to jest moja mieszanka. Leszczowo-linowa. Pszenica, dałem tutaj ziarna dla ptaków, ugotowane, bardzo, a dodałem brasem, tak też, także bardzo słodko jest, jest konopia, jest tłuszcz, także ja myślę, że ta mieszanka to ma bardzo, bardzo dobre działanie. Ziarna są akurat idealnie takie miękkawe, piękne. I to wszystko okraszam teraz wyczyszczonymi robakami. No. Chłopaki bardzo fajnie pachną teraz, pachną sobą, nie pachną stęchłym moczem. I teraz też to mieszamy, trzeba dobrze wymieszać, ponieważ jeżeli robaki będą mokre, będą chciały się urwać z naszego pojemnika, a one zazwyczaj wryją się gdzieś na dół. I tak pewnie części się uda zwiać, zobaczymy. I to jest moja mieszanka. Teraz nie zostaje mi nic innego, jak tylko ruszać do boju. Na miejscu ryb zrobiłbym jedno, bym przyszedł i bym żerował. Soluwa łabędzi. Jeden łabędź, to mnie strasznie denerwuje, bo mi przeszkadza tutaj. Zobaczmy, jak wygląda walka. Mam nadzieję, że ten, co mi tak przeszkadza, przegra. Widzę takie przepychanki. Czy to są amory? Ten padzida poszły mi cały czas. Tego, że zarzucę wędki, będzie mi ściągał alarmy. Jest godzina 6. Ani jednego pociągnięcia, nic, żadnego brania nie ma, żadnego spławu, nie widać żadnego dosłownie ruchu ryb, nic. Są bańki na wodzie, ale te bańki na wodzie
nie biorą się prawdopodobnie w ogóle od ryb, dlatego że tu blisko brzegu w wielu miejscach te bańki się wydobywają i tak naprawdę są wszędzie, także nie podejrzewałbym ryb. Myślę, że po prostu jeszcze sobie nie żerują. Zobaczcie, jak teraz się zrobiło ładnie i spokojnie. Jest taki prześliczny wieczór, kwietniowo-majowy. Naprawdę jest super. Ja toczyłem batalię z łabędziem. Upierdliwa bestia cały czas podpływała pod brzeg. No, nie da się łowić z alarmami, jak wziął, zaplątał jeszcze mi zestaw. Ale popłynął sobie precz. Mam nadzieję. Także cisza. Z moich wędek metoda po prawej stronie, po lewej stronie koszyk. Także nie ma żadnych, ale to żadnych wskazań. Na pewno trzeba poczekać, ja tam widzę, że już ktoś spinninguje i nie zdziwiłbym się, jakby to byli chłopaki z PAA. Zaraz ich namierzymy. Tak, to Hubert i już chyba masz szczupaka. A to Kuba. Także chłopaki łowią. Proszę, jak się można spotkać na rybach. A to Sylwia, czyli nasz diabeł w spódnicy klubowy. Ostatnio bardzo dobre miejsce zrobiła na eliminacjach w mistrzostwach Polonii. Piękny wynik. Bodajże 3 albo 4 szczupaki. No proszę. I zaraz będę wiedział, czy dzisiaj gryzą, czy nie. Pierwszy rzut. Tak. Się rozpędziły teraz, wiesz? Ile dzisiaj? No, nie wiem, ale... Ja mam czwartego, ale mi zeszło chyba 6. Ale o konia miałem 43 kilo. No, 41. Pięknie. Taki mały. Chłopak będzie miał co jeść. 10. 10? U mnie na razie nic. Po 7. A, Kuba, pierwszy rzut złowił szczupaka tu. A teraz będę kombinował z przyponami. A za dużo nie pokombinuję, bo mi przypon z białym gdzieś uciekł. A, tu jest. Będę montował zaraz coś takiego na włosie. Ja nie mam tego dużego. To duży pobieg? No, taki aż taki duży. Mam. Mogę? Tak. Okay. Jeszcze ci tego nie pomo. Jesteś dobry w tych leśnach. Wiem, co Luka masz. Dziury ma w pobieraku, Lucjan. Nie martw się, faktura VAT poleci zaraz.
Oj, co tu mu się stało? Tak samo jest walnięty, zobacz. On jest... wytarty sobie, zobacz, potarł. A, to tak samo mój był, no. To potarł. Ja tam. Myślałem, że on jest pęknięty, ten, zahaczony, że tu... Tamten też miał taką akcję. No. Tak? No. Już masakra piłą mechaniczną nie nagrywa. Jest godzina 10. Straciłem jedną rybę niestety. Prawdopodobnie był to lin. Ładny lin. Dlatego, że uciekał na metodę. Wybierał żyłkę. Nie mam nie wiem z jakiego powodu wyczepił mi się. Niestety problem. Tu coś biega. O, myszka. Bardzo ciekawska. Czy widzicie? O, łabędzie strasznie dzisiaj mi dokuczają, ale teraz jest noc, więc ja jestem panem sytuacji, dlatego że mam zielony laser i potrafię je bardzo skutecznie spłoszyć. Niestety tu mają jakby dwa rewiry. Łabędzie jest po lewej, po prawej stronie i o, właśnie tak gadają z sobą, tak jakby chciały się spotkać i tłuc akurat w miejscu, gdzie mam wędki. Nie mogę na to pozwolić, więc muszę cały czas czuwać. Przyczyniłem właśnie zestawy na... Żadnym nie było przynęty, a trochę z Hubertem i z Kubą żeśmy się zagadali. No, także ucierpiałem na tym wędkowanie, ale biorę się do roboty teraz. Zaraz zmiana zestawu i zaraz będę montował feedera, którego będę ustawiał w poziomie. W specjalny sposób będę próbował łowić właśnie. Zobaczymy jak miękka szczytówka się sprawi w nocy. Trzeba będzie coś pokombinować. Jest po 12, może nawet pół do pierwszej już, nic się nie dzieje. Miałem wskazania na fiderze już ustawionym do góry, ale nie jestem pewien, czy były to brania, czy jakieś otarcia. Przyznam się wam szczerze, że dostaję oczopląsów, są gwiazdy na niebie i po prostu ten mój świetlik wygląda jak taka... Jak takie trzy połączone gwiazdy i na dodatek świetlik jest wycelowany w miejsce, w Heathrow i stamtąd startowały samoloty, na szczęście przystały. O, jest branie. Coś szarpnęło. Były szarpnięcia, dwa szczytówko, ale później cisza. Prawdopodobnie drobnica mi podchodzi. Ryby lecą w kule najnormalniej w świecie, bo co się rzucę do wędki, co wejdę do środka, do namiotu, to coś szarpie szczytówką, tylko wyjdę, nic nie szarpie. Kilka razy zacząłem to i nic nie ma. Także prawdopodobnie coś puka w koszyk. Nieładnie, nieładnie. Sam już nie wiem, czy mi się to wydaje, czy nie, że wędka się ugina. W każdym razie na dwóch wędkach z alarmami kompletna cisza. Zestaw helikopterowy tym razem i jako dodatek do tego metoda. Strasznie żałuję tej ryby, bo nie był to leszcz. Prawdopodobnie był to lin. Dzisiaj wieczorem. Druga godzina w nocy. Radyjko sobie gra. Radio jest bardzo fajną rzeczą, bo jak się jest samemu na nocce, to pomaga się lepiej poczuć. Jest jakiś głos. Zresztą bardzo ciekawe. Jest taka audycja BBC 4, gdzie tylko się mówi. Bardzo ciekawe audycje są. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, ale mniejsza z tym. Wyszły mi reszty łowisko, niestety. Na metodzie branie niezacięte. Na fiderze stojącym branie. Też nic nie zaciąłem.
miałem pociągnięcie na trzecim zestawie, też nic nie zaciąłem. Także fatalnie zmieniłem przypon przy podajniku. Jeżeli będę miał jeszcze jedno takie odejście, nie zatnę, zmieniam podajnik na ESP. Coś mi nie pasuje w tym podajniku z Avid Carp. Nie wiem. Uważam, że rozstaw ramion jest troszeczkę nie taki, jak powinien być. W tej głębokiej wodzie coś jest po prostu nie tak. Zestaw helikopterowy, to jest mój zestaw środkowy na alarmie, też nie pracuje tak, jakbym chciał. Mam 3 kukurydze na włosie. Mielonka na razie daje dobre brania. Podchodzi mi jakiś białoryb do koszyka i stuka w niego. Dlatego są brania. Właśnie zastanawiam. Wszystkie brania, które miałem, to są po prostu wskazania alarmu, po czym następuje cisza. To nie jest jakby... Oczywiście można powiedzieć, że tak bierze leszcz, ale na metodzie to pociągnięcie powinno być jednak trochę mocniejsze. Dlatego nie wiem do końca, o co chodzi. Nie jestem w stanie tego jakby rozwiązać jeszcze problemu, ale pracuję nad tym. Jeżeli teraz w ciągu 15 minut nie będzie brań, biorę się za spodowanie. Tylko że ta ryba była, dlatego nie chciałem spodować, żeby jej nie spłoszyć jeszcze. No i ten zestaw muszę zobaczyć, co z tym zrobić. No niestety, powiem wam szczerze, wpatrywanie się w świetlik w nocy, jeżeli są gwiazdy na niebie i światło samolotów, jest kiepska opcja. Kiepska opcja, bo o wiele lepiej jest polegać na alarmach, bo można zmrużyć oko, położyć się, prawda? Człowiek jest gotowy, zrywa się, od razu biegnie, a tak trzeba naprawdę dwa razy bardziej się męczę, przynajmniej wpatrując się tak mocno w alarmy. No nic. Czekam na rozwój sytuacji. Myślę, że o wiele lepiej poczuję się, jak będzie świt, jak będzie jasno. Na razie troszeczkę jakby te ryby robiły mnie w konia. Pierwszy leszcz na zestaw helikopterowy, taki 60-taczek. Wypuszczam go, bo skacze się, rzucę strasznie. No, czyli pierwsza rybka weszła. Jest w pół do piątej rano. Właśnie zaspodowałem gdzieś z 1,5 kg towaru. Przerzuciłem zestawy. Zaraz będę modyfikował je, dlatego że mi tam parę rzeczy nie pasuje. Muszę wiatr zmienić, ciśnienie spada. Wiatr ma zacząć wiać. Na razie wieje do mnie, a ma wiać w przeciwną stronę prawie. Ja myślę, że jak ta zmiana się dokona, ryba powinna o wiele lepiej żerować. No w nocy weszło mi stado leszczy, tylko niestety jednego złowiłem. Miałem dużo takich pustawych brań, może nie tak dużo, tych brań było raptem, wskazań było 6. Nie wiem, czy coś widać, ale to jest świetlik. Na szczytówce feedera. Jest bardzo zimno. Myślę, że jest 5-6 stopni. Jest wręcz lodówa. Strasznie marzną ręce. Mam założone grube kalesony, podwójne skarpety ocieplane i wkładki cieplne w butach. Przyznam się wam szczerze, że teraz w nogi mi jest ciepło, bo też było mi bardzo zimno. Czekam teraz na wschód, aż słońce wzejdzie. Jest zanęcone miejsce, 3 zestawy w wodzie. Mam nadzieję, że coś się wydarzy. Jak tylko się zrobi jaśniej, zacznę kombinować z przynętami. Na razie się opieram tylko na kilku. No zobaczymy. Wreszcie uderzyłem i jest ryba. Mam nadzieję, że to jest troszeczkę leszcz zbliżony do mojego rekordu. Zobaczcie.
Teraz trzeba go zmierzyć. A zestaw helikopterowy. Jest wilgoć, nie nagrywałem. Zobaczymy, ile gagatek mierzy sobie. Strasznie gruby. Tylko nie skacz, stary, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Także życiówki nie ma. Ale nie można nic złego powiedzieć. Taka łopata. Piękna łopata. I piękna łopata do wody zamiata. O. Ale ciężki klocek. Jeszcze go zważymy. Wytarować. Pięć kilo w podliczeniu wagi podbieraka. Czyli naprawdę wielka ryba. Mój zestaw, na który go złapałem, bardzo prosty. Jako że mam nowe przynęty z Drenana, w nocy wolałem łowić na kukurydzę. Stwierdziłem, że rano sprawdzę, jak działają. I zadziałały bardzo dobrze. To jest dumbbell 10 mm o smaku ananasa. Żółty. Ja lubię żółty na leszczu. Uważam, że to najskuteczniejszy kolor. Koszyczek z Drenana 60. A w śluzie niestety. Trzeba śluz usunąć z koszyka, żeby nie dawało. I to jest cały zestaw. Czyli dwa stoperki. Pomiędzy stoperkami krętlik, rurka, żeby odsuwała zestaw. I na końcu krętlik z zagrawką, do której przypinam koszyk. Można wymieniać koszyki różnego typu, dawać. Ten koszyk akurat mi się sprawdził. No, zestaw wraca do wody, bo ryba weszła. No, także humor mi się poprawił. Parę brań w nocy było, miałem kłopot z zacięciem, straciłem jeden przypon na zestawie helikopterowym. W metodzie dokonałem kolejnych odkryć, z którymi zaraz się wam podzielę, z moimi spostrzeżeniami odnośnie paru rzeczy. Co ważne, feeder stojący do góry mi się nie sprawdził. Ta wersja łowienia w nocy, jednak myślałem, że lepiej będzie obserwować szczytówkę niż alarm, nie sprawdziła się. Wpatrywanie się w szczytówkę strasznie męczy. O wiele lepiej jest łowić z alarmem, można sobie coś robić, można słuchać radia spokojnie, pić kawę, herbatę, ma się centralkę, alarmy przy sobie, można nawet zmrużyć oko bez problemu. Nikogo tu nie ma, dlatego mam alarmy trochę ustawione głośno. Nie lubię łowić z głośnymi alarmami. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że wielu wędkarzy, jeżeli zwłaszcza macie sąsiadów, jest uczulona na taki duży hałas. Niestety tutaj muszę dać dźwięk troszeczkę głośniej, dlatego że jest jakiś ptak, który wydaje pisk jak alarm, który jest właśnie jest takie powolne branie leszcza. Dlatego muszę dawać głośniej, dlatego że no, skubany kilka razy już mnie mylił. Zaczął tutaj ćwierkać czy świstać i zrywałem się do brania. Brań nie było. Feeder w ogóle się nie sprawdza na razie. Zero brań. Na razie pewnie kami będzie zestaw helikopterowy i metoda, jestem pewien.
Niestety nie mam dzisiaj peletów 2 mm. Zapomniałem kupić. Okazało się, że już nie mam. I przez to mój miks nie lepi się tak, jakbym chciał. Tylko brania na metodzie, ale też były. No, to jest ta ryba pierwsza wieczorem, którą straciłem. Ja jestem pewny, że po tym leszczu, że to stado się gdzieś tam przewala bliżej lub dalej. Mam nadzieję, że kolejne brania to jest po prostu kwestia czasu. Kolejna ryba. Tym razem łabędź mnie zbudził. Zerwałem się, jak zobaczyłem, że tutaj się przymierza. Podszedłem do wędek, branie. Myślę, że za tydzień albo dwa może się zacząć już tarło leszcza. Wtedy się nie połowi. Kolejna ładna łopata.